O, dawno tu nie byłam. Proszę bardzo. Co za piękne widoczki. Cudowna jesień w tym roku. A co? Może się pamięta, jaka była w zeszłym? Pamięta, bo są zdjęcia równie piękne. Było też dużo takich cudownych dni. Rozświetlonych, pięknych. Dawno nie byłam w tej okolicy. Myślałam, że tylko ja wpadłam na ten pomysł, no ale ludzi z pieskami tu jest całe mnóstwo i myślę, że czują się tu bardzo, bardzo swobodnie i że wcale nie zbierają, wcale nie zbierają po swoich pieskach. Albo kto by to tu robił, to dajcie spokój. Ale piękny zakątek. No mam nadzieję, że piesek nie poczuje się zaniepokojony moim wolnym krokiem i że nie będzie chciał sprawdzać, co to za pani. O, tutaj jaka fajna ścieżka. No, pójść to ja nią nie pójdę, aż taka odważniaczka to ja nie jestem. Ale fajnie by było, bo znalazłabym się zaraz na mojej polance, ale piękne te chaszcze. A cóż to ja mam za temacik dzisiaj do rozważań, że tak głosik zniżyłam i że prawie cichutko mówię. A tak, właśnie, takim głosikiem będę mówiła cichutkim. NNO. Jak się tego nauczyć? A nie tak dawno wymyśliłam ten skrót. To mój osobisty skrócik. Wymyślony przeze mnie. Niczego nie oczekuję. Jak się tego nauczyć? Można się przechwalać. Ja też tak niedawno się przechwalałam, że właściwie to ten proces uczenia się, to ja już mam za sobą. A guzik z pętelką. Po prostu jest to coś tak bardzo trudnego, że aż trudno uwierzyć. No, wszyscy się umówili na tę samą godzinę z pieskami. O, nie wiedziałam, że to takie miejsce jest, ale ono chyba rzeczywiście jest bardzo dobre do tego, by spacerować z psami. Ale kolorowy, piękny dąb tutaj. O, ja nie mogę. Dąb, właśnie nie dąb, tylko dąbek. No tak czy inaczej, po prostu, jak się tego nauczyć? Jak się tego nauczyć? No, ciekawe, czy pieski się słuchają pani, bo idzie sobie młody wilczek na smyczy, a tutaj takie dwa myśliwskie psy, że ja nie mogę, ale się słuchają. No, o piękne zwierzaki. A tamten grzeczniutki, nie rzuca się od razu do gardła, a mógłby. No i tak, ja zamiast tutaj rozważać moje kwestie absolutnie życiowe, ważne i przemądre, to będę gadać ciągle o psach. No, dobra, skupmy się do rzeczy. Jak się tego nauczyć? Jak sobie pomagać? Ale już o tym rozważałam, że to niczego nie oczekuję. To nie dlatego warte jest zachodu, że nie chcę przeżywać rozczarowań, więc niczego nie oczekuję. Nie, oczekuję oczywiście radości, spokoju, szczęścia, pomyślności. Oczekuję. Ale to niczego nie oczekuję. Tak dobrze jest zastosować do relacji z ludźmi, które mamy. Niczego nie oczekuję. To jest uczucie takiej wolności. Natomiast to oczekiwanie wiąże się z takim zniewoleniem, z jakimś takim
uporczywym, taką uporczywą niewolą i z takim stanem w sumie męczącym bardzo. Natomiast jeśli człowiek wbije sobie do tego łba zakutego, że cudownie jest niczego nie oczekiwać, to nie dość, że dajemy wolność sobie, a dajemy wolność też drugiemu człowiekowi. A jeśli ktoś jest z nami, przy nas, w relacji z nami, nie ma tego łańcucha, nie, łańcucha to jest złe słowo, ale może tego kagańca, nie, to jest jeszcze gorsze słowo, ale może tej smyczy, a propos, skoro te pieski są, tej smyczy, która trzyma go, bo ciągle ktoś czegoś od niego oczekuje. Ale tak sobie myślę, już też miałam taką refleksję, że ktoś, kto jest z nami w relacji i ma taką świadomość, że jest wolny, że ta druga osoba nie niewoli go tymi oczekiwaniami, czasami smętkami, smutkami, roszczeniami, to powoduje, że daje więcej niż ktoś mógłby oczekiwać. Tak mi się wydaje. Sprawdziłam to wielokrotnie. Ale jak się tego nauczyć? Na początek mówienie o tym nie jest złe. Na początek dobrze napisać sobie ten skrócik gdzieś. O, na przykład jeśli sporo czasu spędzam przy komputerku. NNO. Taki skrót dla nas tylko. Nie jest zły. Niczego nie oczekuję. Jestem wolnym człowiekiem. Niezniewolonym tymi oczekiwaniami. I taką wolność daję też innym. Co nie oznacza, że wszystko mi się podoba. To nie oznacza, że wszystko akceptuję. To nie oznacza, że na wszystko daję moją zgodę. Ale ten brak tego wiecznego oczekiwania, wymuszania tych różnych świadczeń. No mówię o tych relacjach bliższych, partnerskich, przyjacielskich, ale i tych innych. Jakże często po prostu narzekamy na to, że nie spełniamy czyjegoś tam oczekiwania. Bo tamto. To znaczy, że zupełnie jesteśmy zwolnieni od tego, by się starać o to czy o tamto? Nie. Ale niewola wynikająca z tego, że jesteśmy w układzie, kiedy ktoś ciągle oczekuje, myślę, że może być męcząca. Ależ piękny ten zakątek. Ta smycz, na której często jesteśmy, albo staramy się kogoś na tę smycz wziąć, że tak już to porównanie zrobię, jest niepotrzebna. Bo kiedy ją zdejmiemy z siebie, albo pozwolimy, żeby ktoś przy nas ją zdjął, to dostaniemy więcej niż moglibyśmy oczekiwać. NNO. Niczego nie oczekuję. Jak się tego nauczyć? Przez trenowanie. Przy każdej możliwej okazji. Ale piękny zakątek.
i te chaszcze, i to słońce cudne. A to wszystko sprzyja, żeby rozpocząć cudowną lekcję i dobrze ją odrobić. Niczego nie oczekuję. I dostaję wtedy wszystko, co najlepsze. Gdyż najlepsze, wszystko, co najlepsze przed nami. Pięknego, radosnego, cudownie rozświetlonego dnia, takim właśnie optymistycznym poglądem na sprawy różne. Niczego nie oczekuję. Uczę się tego każdego dnia.